Siemandero, siemandero. Tak jak powiedziałem, 23 grudnia, Waldek ma co? 32 zamknięte. Teraz wchodzimy w jaki wiek? Chrystusowy. Wszyscy jesteśmy Jezusami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ten rok mogę uznać za... Żona patrzy, tu są. Urwisy moje. Tak obchodzę swoje urodziny, no co. Nie latam po knajpach, nie chleję. Za dużo i tak już tego było w tym roku. Takich wyskoków nieprzewidzianych. Alkoholem namoczone. Alkoholem namoczone? To nie, ja nie chcę. Bo jak poczuję, to się źle skończy. Mordeczki, jutro zrobię filma z życzeniami. Obiecałem, że każdemu życzenia złożę. Jak wypada na prawdziwego, życzliwego Polaka, bo mamy też takich nieżyczliwych. Każdy wie, jak to wygląda w tych dzisiejszych czasach. Im lepiej ci się powodzi, tym większą świnię ci pod nogi rzucają, ale mniejsza z tym. Chodzimy po takiej niedaleko nas galerii. Daleko nie ma, z 20 km. Mówię, lepiej do Starej Siwej wsiąść, polecieć, pooglądać coś, jak siedzieć na tej dupie. Stary za szybko otworzy szampana i tak to się skończy. Już mnie od rana prezentami pobudzili. I żona, i dzieci, każdy coś przyniósł. Nawet synek mnie dzisiaj ucieszył, bo flaszkę staremu przyniósł. Myślę, że ją otworzymy. Nawet dzisiaj mówię, na razie tak lecę, śniadanie tylko wjechało. 4-5 jajek wjechało. Taki placek, lekko szynka podsmażona. 5 ciekłych żółtek do tego, także tłuszcze dobre wjechały. Teraz jest godzina. Która jest godzina w ogóle? W pół do pierwszej. Także drugiego posiłku jeszcze nie było. Jedyne co jest, to jest czarna kawa. Tak to wygląda. Co chciałem powiedzieć, no fotki tam jakieś strzelę później. Nabity jestem dobrze. Wczoraj się trochę węgli najadłem. Przedwczoraj browara jakiegoś wieczorem wypiłem. Dzisiaj dostałem taką dobrą bombonierkę. Nie lubię czekolady, tak jak to wam powiedziałem, nie obżeram się nigdy słodyczami. Pomijam je szerokim łykiem, ale właśnie czemu łykiem? Bo one są z takim dobrym bourbonem. I zamierzam ją dzisiaj zjeść, już policzyłem, ile ma cała kalorii. 540 kalorii, to sobie wliczę w mój bilans, żeby nie było, także wiedzie, trochę śmieciowe jedzenie, ale... W tym dniu dzisiaj, jak już to powiedziałem, wali mnie wszystko. Jutro jest Wigilia, także trzeba się zachowywać. Kobita sobie ładny ciuszek kupiła, jutro mi przy stole w nim wyskoczy. Nawet na dzisiaj jakiś kupiłaś jeden, nie? Na wieczór. No, Waldek ma dobrze, no co, no, źle nie ma, nie mogę narzekać. Ja i tak jestem takim człowiekiem, że zawsze bym chciał więcej, no, ale co zrobisz? Trzeba wybaczyć. Najważniejsze co, powtarzam cały czas, bądźcie życzliwi jeden do drugiego. Niech te przyrosty będą u każdego jak najlepsze. Ktoś się chce bawić na bombie, niech się bawi na bombie, niech to robi wszystko z głową. Ktoś się chce bawić naturalnie, niech to robi, ma czas, nie ma rodziny, jakiegoś tam wielkiego biegania, ma czas na to. Zrobi to tak samo, trochę dłużej to potrwa, ale jak już to powiedziałem, do wytrwałych świat należy. Żona obiecała, że w kwietniu ze mną jedzie na FIBO z dziećmi. Mam nadzieję, że nic mi planów nie pokrzyżuje, bo zawsze mi coś na tej drodze stanie. 33-latka. Zaczynamy. 32 skończone, tak się to mówi. 32 skończone. No 8-5 rocznik, policzcie se, kurwa, ja z matematyki nigdy dobrej nie byłem. Dzieci jedzą, miki, lody chciały. Kobitka coś tam słodkiego zje, siadamy do fury i jedziemy dalej. Jeszcze jakieś malutkie zakupy, jutro Wigilia, każdy wie, o co chodzi. No, przyjedziemy do domu, stary walnie bombę teścia, klena i trena i zrobimy jakieś zdjęcia później ładne. To się śmieje ze mną. No ja sobie robię, no co mam, no muszę coś do tej kamery powiedzieć. Żeby ten film trwał minimum te 5 minut. Usiądź ładnie. Ja wam dziękuję za to, że jesteście ze mną od kiedy jest kanał? Od lutego.
Siadaj. Co ty tworzysz? Dziecko? Owsiki. Owsiki ma w tyłku. Ładnie. Więcej jest... słodkiego im dawać. To jest taka bomba energii dla tych dzieci. Ale ja już to kiedyś powiedziałem. Możesz gadać. W domu coś słodkiego, później jeszcze słodkie lody, tyle cukrów nie wiedzie, że no później na dupie nie umiem usiedzieć. No. Ładnie jedz. Super. Chcesz kogoś pozdrowić? To pozdrów kogoś, no. No. Staliście pozdrowienia od moich lasek, także ja was też pozdrawiam. Siedzę z żoną i mówię tak, pa, jeszcze tacy młodzi jesteśmy. Ja nie, bo ja to zajechany jestem. Mnie życie zajechało, ale wieżonka jeszcze taka fajna, młoda. Mówię, za 10 lat już będziemy takie staruchy siedzieć. Mówię, za 10 lat to będę miał już szóstkę w kabrio i będę moje laski tam woził z tyłu na siedzeniach, a żona jak będzie chciała, to się będzie mogła z prawej strony. Ona będzie sama jeździć. Sama sobie będzie, że widzisz, kurwa, z niczego się tu dowiaduje. To będzie sama jeździć, kupię ci, kurwa. Jakiegoś małego Audika, bo jej się te małe wypierdki podobają. Jaki to jest? A2 chyba, nie? Taka A2 mała, nie wiem. Może mnie będzie w końcu stać. Może zarobię na tym kanale miliardy. No śmiech, śmiech, kurwa. Jeden wielki śmiech. Mordeczka, was pozdrawiam. Co złego, to nie my. Dzisiaj razem. Chiński fryzjer. To nie jest chiński fryzjer. Tylko chiński gej tam obcina. Widziałeś kiedyś, są normalni fryzjerzy też, bez urazy, bez obrazy, bo to też trzeba umieć robić, nie każdy umie tą głowę obciąć. Ale 70% to są geje, no bo taki gej się bardziej przyłoży do tego, mama. Ta babka bardziej patrzy na ciebie, kurwa, jak na te włosy, jak jeszcze, że a Chińczyk, obojętnie czy Chińczyk gej, czy Niemiec gej, on się przyłoży, oni są bardziej tacy czuli, wiesz. Oni więcej czują jak ja. Nie wiem, co czują i nie chcę wiedzieć, co czują. Dobra, mordeczka, pozdro. Na Insta wchodzić, jakieś fotki tam wiadom. Ślicznie, ama. Waldek TVP, powtarzam. A jutro życzenia. I gonimy do tego sylwestrowego szaleństwa i zaczynamy nowy 2018. Mama jeszcze musi od 2018, 1 stycznia. 3 miesiące z groszem zamykam i lecę na FIBO. A tam się będzie działo. Mordeczka, pozdrawiam.